Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. TVP3 w twoim mieście, kłaniamy się ze stolicy polskiej piosenki z Opola. Jesteśmy tutaj, aby pokazać państwu to fantastyczne miasto, stolicę polskiej piosenki, ale także tutaj. Dzisiaj o godzinie 20:00 kolejny przystanek na trasie roztańczonej Polski, letniej trasie TVP. Dzisiaj plejada gwiazd, najlepsza mieszanka polskich artystów, a z nami Maja Chyży, która otworzy to dzisiejsze widowisko. Czy osoba, która otwiera duży telewizyjny koncert, czuje tremę? Właśnie ją zaczęłam czuć. Tak to przedstawiłaś, że zaczęłam się stresować. Nie, wiesz co, jakby nie myślę o tym, nie skupiam się, chcę po prostu dobrze wypaść. Chcę mi się dobrze przygotować i najważniejsze, żeby się dobrze bawić. Pogoda dopisuje, na szczęście nie pada, bo wczoraj jechałam do Opola, zaczęło padać. Ja mówię, nie, to jest tylko chwilowe. Jutro na pewno dzisiaj nie będzie na pewno padało. Nie, dzisiaj na pewno nie będzie padać. Mam nadzieję, że ludzie dopiszą. No i otwieram. No słuchaj, ja się czuję wyjątkowo, czuję się wyróżniona. Fajny też numer, który zaśpiewam. Czy otwierać koncert będzie ten twój nowy numer, ta twoja nowa piosenka? Nie, ale w sumie nie wiem, czy nie skłamię, ale chyba zamykam moim utworem całą imprezę opolską tutaj, ale zobaczymy, bo kurczę, nie pamiętam. Wiem, że bardzo jakoś późno występuję, więc chyba zamykam. Okej, to zdradźmy, co będzie na początek? Czym otworzysz, czym rozgrzejesz publiczność? Słuchaj, no utwór tytułu Heavy Mental Love to jest hicior no, z tego roku. Wszyscy znamy już. Wszyscy znamy. Może z tego roku. Jasne, wszyscy znamy. Drugi utwór, kurczę, nie wiem, chyba nie chcę zdradzać. Nie chcesz? Dobrze, to porozmawiajmy chwilę o tym twoim najnowszym utworze, który powstał miesiąc temu, premierę miał miesiąc temu. Dzisiaj pierwszy raz na żywo. Dzisiaj pierwszy raz na żywo. I rzeczywiście tutaj już się pojawia lekka trema, bo jednak wymogi są większe, oczekiwania są większe, wydaje mi się. Ale nawet chyba takie wymogi i oczekiwania względem samej siebie mam. Chcesz dać z siebie wszystko, tak, dzisiaj jesteś perfekcjonistką. Tak. No nie wiem, czy perfekcjonistką, ale chcę dobrze wypaść, bo to jest mój numer. Ale też bardzo się cieszę oczywiście, że go będę śpiewała, bo jest fajny pod nogę, do zabawy, do potańczenia. Jest klimatyczny, wakacyjny, to jest najważniejsze. Wakacyjny przede wszystkim, wakacyjny zdecydowanie. Przede wszystkim, tak. Więc mam nadzieję, że ludzie też się będą bawić i fajnie zakończymy tę imprezę właśnie z takim fajnym numerem. To zdradź jeszcze na zakończenie. W teledysku do tego utworu występuje twój partner. A czy twój partner towarzyszyć będzie dzisiaj tobie, czy będzie cię trzymał za rękę przed wejściem na scenę i powiedział: Maja, idziesz tam, lecisz. Ani jedno, ani drugie. Przed telewizorem mam nadzieję, że będzie mi towarzyszył, bo jest w Warszawie, został z resztą ekipy, a dzisiaj ze mną jest moja mama Konrada z dzieciaczkami. Zajmuje się nimi w hotelu i tam też będą kibicować mi przed telewizorem. Więc dzisiaj jestem z moim teamem całym, oczywiście niezastąpionym, a rodzina przed telewizorami. Maju, powodzenia życzę. Roztańczona Polska dzisiaj o godzinie 20:00, więc jeszcze sporo czasu do tego wydarzenia, więc możemy pozwiedzać Opole. Zabierzemy państwa teraz do Muzeum Polskiej Piosenki, bo tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, Opole jest stolicą polskiej piosenki. A do tego muzeum zabiera państwa Kamila Korzeniowska.